Kamil Lewera, witam i zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Mieszkańcy północnej części naszego województwa coraz częściej zmagają się z cukrzycą i miażdżycą. To oznacza sporo pracy dla specjalistów, którzy służą pomocą na pododdziale naczyniowym w gorzowskim szpitalu. Lekarze przypominają i ostrzegają, że zarówno cukrzyca, jak i miażdżyca to groźne choroby, których objawów nie można lekceważyć. Cukrzyca powoduje bardzo wiele powikłań naczyniowych, jest przyczyną wielu amputacji i u wielu z tych pacjentów, gdzie tak naprawdę przyczyną stanu miejscowego jest makroangiopatia, czyli zmiany w dużych naczyniach, możemy pomóc, możemy zapobiec amputacjom. Miażdżyca niestety jest naszą chorobą populacyjną, powoduje mnóstwo powikłań, zarówno jeśli chodzi o udary mózgu, o zawały serca, jak również amputacje w obrębie kończyn dolnych. Mamy tutaj bardzo duże portfolio możliwych zabiegów, które mogą zapobiec amputacjom. W związku z powyższym apeluję do chorych, żeby zgłaszali się nieco wcześniej, niż jak już zauważą, że na stopie zaczyna się cokolwiek dziać. Jeżeli są bóle o typie chromania, czyli ból po przejściu odpowiedniej ilości metrów, zapraszamy do poradni naczyniowej. Większość tych zmian możemy leczyć. Statystyki u pacjentów po wykonanych dużych amputacjach są bardzo złe. Pół roku po dużej amputacji przeżywa około 45% pacjentów. Około 65% pacjentów umiera w ciągu 5 lat po dużej amputacji. Część pacjentów nie potrafi się wyrehabilitować po wykonaniu amputacji na poziomie uda lub podudzia. Do nas można kierować pacjentów, u których podejrzewa się lub są stwierdzone naczyniowe powikłania cukrzycy, ponieważ tylko tym pacjentom jesteśmy w stanie pomóc. Zarząd Województwa Lubuskiego przeprosił za zamieszanie i zdecydował o wyrównaniu nagród za kwalifikacje olimpijskie sportowcom z niepełnosprawnościami. Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel 85 tysięcy złotych. Bardzo mocno stawiamy też na sport klubów niepełnosprawnych, gdzie swoją pasją sportowcy często zarażają innych i przyznaliśmy środki finansowe na właśnie promocję województwa lubuskiego podczas igrzysk olimpijskich na paraolimpiadzie w Tokio. I w tym momencie chciałabym też wyjaśnić, że wcześniej zarząd przyjął na początku roku kwotę 85 tysięcy dla dwóch klubów sportowych Start, zrzeszających sportowców z niepełnosprawnościami. Ta kwota została przyznana na przygotowanie się do Igrzysk Olimpijskich za samą kwalifikację. Później okazało się niestety, że środki finansowe w ramach tych nagród za samą kwalifikację nie są równo podzielone i zarząd województwa przeprasza sportowców, którzy poczuli się tym dotknięci i słusznie. I zarząd postanowił naprawić ten błąd w ten sposób, że 6 sierpnia przyznał w ramach środków na promocję przez sport podczas tych igrzysk taką samą kwotę, 85 tysięcy. Aby wszyscy sportowcy niepełnosprawni reprezentujący nasze województwo, nasz kraj na paraolimpiadzie w Tokio otrzymali takie samo wsparcie jak sportowcy, którzy niedawno wrócili z olimpiady. Nie ma co ukrywać, liczby mówią same, 17 paraolimpijczyków na 90-osobową reprezentację kadry narodowej to jest najlepszy wynik, jeżeli chodzi o województwo w Polsce, no a 11 paraolimpijczyków z klubu gorzowskiego to też jest najlepszy wynik, jeżeli chodzi o rywalizację klubową. Teraz pozostało tylko to skonsumować, a później celebrować. Mam nadzieję, że po raz kolejny wrócimy z sukcesami, no i godnie będziemy promować miasto Gorzów i województwo lubuskie. Poznaliśmy laureatów lubuskiego etapu konkursu pod hasłem Bitwa Regionów. To plebiscyt na najlepszą potrawę regionalną zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Najlepsze danie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Muszkowianki z Muszkowa, które przygotowało królika w śmietanie z zestawem kasz. W nagrodę członkowie koła będą reprezentowali nasze województwo podczas Krajowej Wystawy Rolniczej oraz Dożynek Jasnogórskich, które odbędą się w Częstochowie.
Bitwa regionów i cała idea tych konkursów regionalnych polega na tym, że muszą to być tradycyjne, jakieś regionalne potrawy charakterystyczne dla danego regionu. To może być niewielki region, ale też, i co jest ważne, wpisujące się w cały program Produkt Polski. Musi być to z produktów, głównie z produktów naszych rodzimych. Cały konkurs trwał stosunkowo długo. Dzisiaj jest jego finał i chcieliśmy wyróżnić trzy prace, trzy koła, które zdaniem jurorów okazały się najlepsze. Gratuluję wszystkim uczestnikom, bo naprawdę tutaj panie żeście i państwo żeście włożyli ogromny trud. My jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bardzo dziękujemy za udział w tym konkursie. Oczywiście to jest nie tylko promocja danej gminy czy danego regionu, ale przez to promujemy właśnie te produkty lokalne, uczymy się kultury zdrowego żywienia, odnawiamy czy tworzymy pewne tradycje regionalne i to jest godne pochwały. Trzecie miejsce zdobyło koło gospodyń wiejskich Kiełczanie w Kiełczu za potrawy pieróg ruski pieczony. Drugie miejsce koło gospodyń wiejskich Rudniczanie 18 z Rudnicy za potrawę gołąbki w liściach winogron. I zwycięskie pierwsze miejsce dla koła gospodyń wiejskich Muszkowianki z Łuszkowa za potrawę uciekający królik w śmietanie z zestawem kasz. Królik wyszedł stąd, że jedna koleżanka po prostu hoduje te króliki i rzuciła taką propozycję. Nie było głosów przeciwnych, więc zdecydowałyśmy się na tego królika. Są warzywa i jest śmietana. Śmietana, nie wiem, 80, 90, bo to jest po prostu mleko przewirowane i w ten sposób uzyskana śmietana. I to jest może w tym właśnie największy sekret tego królika. Szukałyśmy potrawy, która jest zapomniana, która mogłybyśmy wprowadzić z powrotem do degustacji. I kiedyś one były gotowane, szczególnie w naszych rejonach. Winorośli mamy bardzo dużo, województwo lubuskie znane z winnic, dlatego też wybrałyśmy tę potrawę. Pierog ruski to tak jak przygotowujemy pierogi ruskie, tylko że z reguły nasze mamy lepią takie małe pierożki. Pierog ruski jest duży. Dzisiaj pieczemy na patelniach, kiedyś nasze babcie piekły na blatach kuchennych. Dzisiaj na patelni taki z tym samym farszem co ruskie, z tego samego ciasta, tyle że taki placuszek dwustronnie opiekany, przepyszny, proszę spróbować sobie w domu. Do tego dodajemy sosy różne, tak jak lubicie, na przykład grzybowy. Polecam, bo to jest właśnie przywiezione ze wschodu. Nasze babcie tak piekły w domu i przyrządzały z sosem grzybowym, ale kiedyś też polewano olejem lnianym. My już tego nie stosujemy. Celem tego konkursu, jak co roku, jest promowanie lokalnych inicjatyw, szczególnie tych kultywowanych przez koła gospodyń wiejskich, czyli przede wszystkim promowanie żywności, pewnych produktów, oczywiście produktów lokalnych i ma to na celu również oczywiście ten wątek kulturowy, żeby kultywować pewne tradycje, no, które tutaj w większości osoby, które osiadły na ziemiach zachodnich, przywiozły gdzieś z różnych regionów kraju i w tej chwili robi się tutaj ten nasz lokalny lubuski, jakby charakterystyczny smak różnych potraw. W konkursie brało udział 19 kół gospodyń wiejskich. Do finału dostały się trzy najlepsze zespoły, które właśnie dzisiaj są uhonorowane nagrodami rzeczowymi i gratyfikacjami finansowymi. I oczywiście ten rok był trochę nietypowy, ponieważ mogliśmy zrobić tylko w formie przesłanych filmików, ocenić te prace. Jednak już finaliści będą mogli wziąć udział w konkursie w Częstochowie.
tak zwanej Bitwie Regionów, która jest pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi i tam będzie te potrawy można zaprezentować już w sposób rzeczywisty, czyli je przygotować i jurorom przedstawić do konsumpcji, do oceny. Wydaje mi się, że te panie, które wygrały dzisiaj w województwie lubuskim, na pewno będą jednym z czołowych miejsc i ta potrawa będzie na pewno bardzo dobra. A na zakończenie wiadomości przypominamy o niedzielnym pikniku zdrowia, który tym razem odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. Z porad specjalistów i bezpłatnych badań będzie można skorzystać w Parku Miejskim Przygranicznego Miasta. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Kostrzyna oraz okolic na piknik zdrowia, który odbędzie się w nadchodzącą niedzielę w Kostrzynie nad Odrą w Parku Miejskim o godzinie 12. Podczas tego pikniku wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i badań przeprowadzanych przez lekarzy specjalistów, m.in. z pulmonologii, kardiologii, geriatrii, rehabilitacji czy terapii uzależnień. Dla najmłodszych uczestników przewidzianych jest wiele gier i quizów. Do dyspozycji będzie również dmuchany plac zabaw. Na pikniku pojawi się również dentobus, w którym będzie można przeprowadzić bezpłatne przeglądy stomatologiczne. Nie zabraknie również punktu szczepień przeciwko COVID-19, w którym bez kolejek i zbędnych formalności będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Jeszcze raz chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do uczestnictwa w pikniku. Startujemy w najbliższą niedzielę w Kostrzynie nad Odrą w Parku Miejskim o godzinie 12. Do zobaczenia. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszamy w poniedziałek, tradycyjnie o godzinie 17.30. Życzę Państwu miłego weekendu.